Dziewczyna prawdopodobnie z Korei Południowej, uczestniczka kongresu Esperanto. I podchodziła, nie wiem, dwa razy, trzy razy, cztery razy do nas. Za bardzo nie wiedziała, o co chodzi, co my tutaj robimy. Wreszcie jak zrozumiała, uczymy się języka, tak można powiedzieć, albo jest to jakaś taka spontaniczna akcja, historia, no to nie mogła w to uwierzyć. Sama napisała słowo, wybrała. Bela znaczy piękna, tak? Poprosiła, żebyśmy ją sfotografowali swoim aparatem i naszym. I wywędrowała z tym zdjęciem gdzieś tam na... A teraz proszę mi powiedzieć, jak w ogóle cała akcja wyglądała? Trwała 6 dni. Byliście Państwo na rynku, tak? W centrum miasta. Tak. Mieliście już przygotowane te plansze? To znaczy część plansz. Część plansz i potem w miarę jakby upływu dni to wszystko, czy one się powiększały. Ludzie wybierali jakieś następne słowa. Przychodzili już z gotowymi pomysłami na słowa, własnymi? To znaczy... Nie. Tutaj już jakby w trakcie tego wszystkiego, całej tej akcji uczestniczenia. Pełen sukces? Wydaje mi się, że tak, a jeszcze niespodzianka największa będzie na dniu wernisażu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta wystawa została zamontowana, powieszona.